Witajcie drodzy. Chwała niech będzie Bogu. Jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że mogę być między wami. Mam taką osobistą refleksję, którą może na początek przekażę pozdrowienia, bo później zapomnę i zbór będzie miał do mnie żal. Serdeczne pozdrowienia ze zboru, z Kościoła Ziemświątkowego w Jaworznie. Także uprzedzałem, że wybieram się do was. Tydzień temu zborowi sygnalizowałem, prosili, żeby pozdrawiać. Jeszcze dzisiaj rano miałem okazję się widzieć z częścią osób, z grupą, która prowadzi uwielbianie u nas w zborze. Jeszcze mi powtarza, pamiętaj pozdrowić. Także czynię to. Jeżeli zapytają was, to proszę powiedzcie im, potwierdźcie tak, pozdrowił. Bo to było ich zadanie dla mnie od nich. Dla was, super. Mam nadzieję, że mogę zabrać pozdrowienia również i od was. Dziękuję wam bardzo. Natomiast osobista refleksja, o której wspomniałem, to ta, że kiedykolwiek znajduję się w jakiejś społeczności ludzi wierzących, to niesamowicie się raduję z tego. Nie wiem, może jako dziecko byłem tutaj kiedyś. Natomiast już pamiętam jak przez mgłę i tak w pamięci tak sobie próbuję odtworzyć pewne rzeczy i trudno mi to wychodzi. Brata Tomka pamiętam, no bo co jakiś czas się widujemy. Natomiast sam fakt, kiedy spotykamy się, kiedy razem uwielbiamy Pana Boga, kiedy się modlimy, kiedy przynosimy nasze świadectwo, nasze przeżycie, naszą wdzięczność dla Pana Boga, to, że ktoś był chory, a został uzdrowiony, jest w społeczności, radujemy się, to jest coś niesamowitego, co możemy przeżywać. Pan Bóg stworzył swój Kościół, Pan Jezus ustanowił Kościół i obiecał, że bramy piekielne go nie przemogą. Jestem tak Jemu wdzięczny, kiedy widzę lokalne wspólnoty społeczności. Trudno mi odizolować tą myśl, tą obietnicę Pana Jezusa co do całego Kościoła, powszechnego Kościoła, który trwa od wieków i aż do dnia przyjścia Pana Jezusa. To trudno mi odizolować od lokalnej wspólnoty, lokalnego zboru. Kiedy czytam listy Pawła, to zawsze do zborów. Nawet jeżeli do Tymoteusza, to z myślą o zborze. I to jest coś niesamowitego. Zawsze, kiedy gdzieś wyjeżdżamy z rodziną, mamy możliwość być gdzieś na wakacjach, feriach zimowych i zahaczamy o weekend i wiemy, że gdzieś musi być w okolicy jakaś społeczność, gdzieś musi być jakiś zbór, gdzieś muszą być ludzie wierzący, którzy modlą się do Pana Boga, gdzie jest zwiastowane Boże Słowo, to mamy pragnienie, żeby tam być. Jakiś czas temu mieliśmy okazję w wakacje być we Włoszech i akurat tak przypadło, że niedziela to byliśmy w Rzymie. Więc myślimy, no cóż, możemy do Watykanu, możemy w różne miejsca, pewnie tu jest wiele, wiele, wiele kościołów. Zresztą co druga ulica to jest Sante coś tam. Więc w takim mieście musi być społeczność. Popatrzyliśmy w internecie i rzeczywiście znaleźliśmy jakiś zbór, nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy, ale stwierdziliśmy, dobra, idziemy tam. I powiem wam, że przeżyłem coś niesamowitego. Liczyłem się z tym, że nie będę nic wiedział z tego nabożeństwa, ani nie znam włoskiego, z angielskim kiepsko sobie radzę, ale trafiliśmy do społeczności. Budynek, mieszkalny blok, w podziemiach, w takich jakby garażach czy gospodarczych pomieszczeniach zaadaptowane na salę do nabożeństw i tam wchodzimy i już słyszymy pieśni, już słyszymy modlitwy, już słyszymy uwielbienie i to było coś niesamowitego, co przeżyłem. Tak, bardzo się cieszyłem za to, że czułem, że jestem w domu i to dzisiaj czuję też pośród was. Jestem w domu Bożym, jestem między Bożymi dziećmi, jestem między ludźmi wierzącymi i to jest coś wspaniałego, kiedy możemy razem, nawzajem krzepić siebie swoim świadectwem, słowem, tym, co Pan Bóg wkłada w nasze serca, tym, że żyjemy. I chciałbym życzyć wam dzisiaj postępu i radości. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. I pouczony przez Boże Słowo chciałbym też wskazywać nam przez na przykładzie listu do Filipian o tym, jakim gorącym pragnieniem apostoła Pawła, nauczyciela Kościoła, apostoła, było to, aby Kościół wzrastał. I między innymi poprzez właśnie dbanie o radość w wierze, ale także o to, aby czynili postępy. I apostoł Paweł, ja odczytam może to słowo, list do Filipian, pierwszy rozdział i werset 25. Paweł tak pisze do wierzących w Filipii.
A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu, będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Chciałbym, żebyśmy na tym fragmencie poprzestali. Zaraz będziemy o innych też mówić. Natomiast niech to będzie myśl przewodnia i myśl, od której wyjdziemy w naszych rozważaniach. Oto Paweł dzieli się tym pragnieniem, czy tym przekonaniem swojego serca, w jakich okolicznościach, kiedy rozważa, co by było lepsze dla jego życia. Śmierć czy życie? Życie. Pod warunkiem, że życiem jest Chrystus. Pod warunkiem, że życie umożliwi owocną pracę. Ale mówi, że śmierć go strasznie nakręca, strasznie tęskni za tym, bo wie, że kiedy umrze, to będzie razem z Panem. Wiecie, kiedy człowiek takie rzeczy mówi publicznie, to musi się liczyć z tym, że inni będą to też oceniać i myśleć, o czym ty w ogóle, Paweł, mówisz? Jak możesz mówić, że wolisz umrzeć, niż żyć i cieszyć się życiem? Ale Paweł wiedział, że żyjąc na ziemi, przeżywa różne chwile, różne ograniczenia. Wie, że chciałby być na przykład z wierzącymi, a do Tesaloniczan pisze, ale diabeł już dwukrotnie mi przeszkodził. Chciałem robić te czy inne rzeczy, ale diabeł się wtrącił w niektóre sprawy. Współpracowałem z wieloma ludźmi, ale ten czy tamten gdzieś mnie zawiódł. I przeżywał różne sytuacje i wiedział, że jeżeli odejdzie z tej ziemi i będzie z Panem, to już nic z tych rzeczy, które jego zasmucały, które były doświadczeniem, jakimś cierniem w jego ciele, że już nie będą go oddzielać, już nie będą stanowiły jakiejkolwiek przeszkody ani pokusy, żeby nie mieć społeczności z Panem, żeby to było w jakikolwiek sposób takie niepełne, związane z jakimś ograniczeniem. Więc o tym takie świadectwo składa, ale zaraz dodaje, że jeżeli życie na tej ziemi umożliwi mu owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Bo lepiej mi być z Panem. Lepiej mi już nie toczyć ciągłych tych bojów. Wiecie, to nie było takie proste życie. Może nam się czasem wydaje, apostoł Paweł, on wyciągnął ręce, ludzie padali, byli uzdrawiani. On mówił słowo, a człowiek wstawał, jak ten podczas jego kazania, spadł, umarł, tak jest. A Paweł się modlił i on powstał z martwych. Niesamowite rzeczy, żyć nie umierać. Co za życie? Ale kiedy wnikliwie studiujemy właśnie historię jego życia, to widzimy, że jego życie to nie tylko chodzenie po takich wyżynach, jakby nam się wydawało, że wszystko tak pomyślnie się układa, że wszędzie Pan Bóg odpowiada w taki cudowny, nadzwyczajny sposób i on tylko po prostu idzie, a dookoła wszystkie bramy się otwierają, wszyscy ludzie są mu przychylni i tak dalej. Wcale nie, wcale tak jego życie nie wyglądało. W wielu niebezpieczeństwach. Okręt się z nim rozbił, niejednokrotnie kamienowany, niejednokrotnie więziony, niejednokrotnie przynoszący wiele, wiele przykrych rzeczy. I ten apostoł Paweł mówi, że ja chcę, pomimo tego, to wiem, że będę żył ze względu na was, ze względu na to, że mam zadanie do wykonania. I cóż to za zadanie? Abyście robili postępy i radowali się w wierze. O tym chciałbym mówić. Chciałbym mówić o robieniu postępów i radości w wierze. Chciałbym mówić o tym, jak wielkie znaczenie miało to dla apostoła Pawła, kiedy myślał o wierzących w Filipii. Kiedy czytam ten list, to staram się czytać go właśnie w tym kierunku, w tym duchu. Na ile ten list miał również przyczynić się ku temu, aby wierzący w Filipii robili postępy i radowali się w wierze. Jakie to jest ważne w naszym życiu. Kiedy przestaję robić postępy, są między nami dzieci. Drodzy rodzice, albo droga społeczności, czy nie cieszymy się? Podejrzewam, że co jakiś czas dzieci może coś śpiewają, w jakiś stopniu wam usługują, że obserwujemy je, wyrastają w społeczności. Brat Tomek na początku dzielił się, że pamięta mnie jako chłopca, pamięta moich rodziców jeszcze zanim ja się urodziłem i cieszy się, bo widzi. Widzi pewien rozwój, pewien wzrost. Nie tylko to, że urosła mi broda i włosy, ale że duchowo człowiek też się rozwija, że dojrzewa, że podejmuje się czegoś, że bierze na siebie jakąś stopniu, jakąś odpowiedzialność.
I to jest radością. Ja się cieszę, kiedy widzę dzieci i młodzież w naszym zborze, w naszej społeczności. Cieszę się, kiedy widzę rozwój, bo wiem, że tam jest życie. Tam, gdzie nie ma postępu, tam, gdzie nie ma rozwoju, to tak jakby nie było życia. To tak jakby coś usychało. I to może dotyczyć życia każdego z nas. Pomimo to, że zostaliśmy wszczepieni w krzew winny, pomimo to, że zostaliśmy zaproszeni i powołani do społeczności z Bogiem, może się okazać, że na jakimś odcinku naszego życia przestajemy robić postępy. Przestajemy robić coś naturalnego, co wynika z naszej wiary, z naszego życia, to, że człowiek się rozwija. I my jako ludzie w tym początkowym okresie naszego doskonale to widzimy, jak dynamiczny jest to rozwój. Rośniemy, mężniejemy albo pięknieniemy, nabywamy pewnych zdolności, umiejętności i to jest coś naturalnego, coś oczekiwanego też. I Pan Bóg też ma to staranie o nas, ma tą tęsknotę i to pragnienie w stosunku do nas, żebyśmy się rozwijali, robili postępy. Kiedy nie robimy postępów, to znaczy, że stoimy w miejscu. A kiedy stoimy w miejscu, to znaczy, że tracimy okazję. To znaczy, że, bo Pan Jezus każdego, kogo powoływał, mówił, chodź za mną. Do Bartymeusza, Bartymeusz usłyszał, woła cię, chodź. Później czytamy świadectwo, że co zrobił? Poszedł za Jezusem. Pan Jezus idzie do przodu. Pytanie, czy ja nadążam? Czy ja robię ten krok za Nim? Czy ja idę za Nim? Czy ja staję się podobny do Niego? Czy ja upodabniam się w moim życiu do Jezusa, czy też zatrzymałem się w pewnym miejscu? I stwierdziłem, tu już jest okej, tu jest dobrze. Kiedyś uczniowie czegoś takiego doświadczyli. Trzech z nich poszło na pewną górę i razem z Jezusem byli na tej górze i stwierdzili, ale tu fajnie. Rozbijmy namioty. Panie Jezu, bądźmy tu i nie schodźmy już na dół, nie trzeba nam. Ale nie taki był plan Pana Jezusa. I musieli razem z Nim zejść i dalej iść. Oni wiedzieli, że na dole albo jest głodny tłum, albo są ludzie, którzy są zniewoleni, albo są ludzie, którzy są w potrzebach i ciągle to, co Pan Jezus zapowiedział, że nie mam gdzie głowy skłonić, że w różnych sytuacjach, okolicznościach trudnych często, ale On wiedział, że musimy iść do przodu. Mamy zadanie do wykonania, póki dzień jest. Także tak patrzę też i na nasze życie, nasze duchowe życie. Nie możemy stanąć w miejscu. Ale to nie tylko to. Wydawałoby się, że kiedy myślimy o zadaniach, ja niejednokrotnie zdarza mi się, kiedy mam okazję rozmawiać z różnymi ludźmi, że kiedy myślimy o czymś, co jest do zrobienia, to ktoś mówi, daj spokój, odpocznijmy. Ciągle jakieś rzeczy, które trzeba by zrobić i tak jakby trochę w pewnym momencie brakuje entuzjazmu. Ja widzę, że nieodłącznym elementem naszego życia, duchowego życia, życia za Panem Jezusem jest radość. Że to nie jest podróż, która jest dla nas jakimś przeciążeniem. Że to nie jest podróż, która jest dla nas jakąś smutną alternatywą względem życia, które moglibyśmy jakoś swobodnie sobie prowadzić na tym świecie, realizując jakieś wszystkie swoje gdzieś marzenia albo marzenia innych ludzi w stosunku do nas. Że to właśnie jest ta radosna alternatywa. Że to jest radosny czas naszego życia, pielgrzymki, oczekiwania na spotkanie z Panem, ale też przeżywania społeczności z Nim tutaj i teraz. I kiedy rezygnujemy z tego, może się okazać, że ta podróż staje się monotonna i może nawet w pewnych momentach przykra, za trudna, kiedy nie przeżywamy w naszych sercach radości. Ale teraz, co zrobić, żeby widzieć w moim życiu, jak apostoł Paweł prowadził wierzących w Filipi do postępu. Chciałbym wyrywkowo, traktując cały ten list jako pewną wskazówkę do czynienia postępu w życiu wiary,
chciałbym na niektóre elementy zwrócić naszą uwagę. Pierwszym z nich jest element, który jest zawarty, czy też słowo, które jest zawarte w 3 i 13 wersecie. Apostoł Paweł pisze tam tak: bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, i na to słowo chcę zwrócić teraz uwagę, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. I 14, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Halleluja. Jeżeli chcę robić postęp, to muszę zapomnieć o tym, co za mną. O co chodzi? Czy mam zapomnieć świadectwo mojego nawrócenia? Nie. Czy mam zapomnieć, że Pan Bóg odpowiadał na moje modlitwy, że mnie uzdrowił wtedy i wtedy? Nie. Ale jedno, czego nie mogę zrobić, pamiętając o tym, to zacząć żyć tamtymi wydarzeniami i zapomnieć, że cel jest w tamtą stronę. To był pewien etap mojej drogi za Panem. To było pewne przeżycie, które Pan Bóg dał mi, którego dał mi doświadczyć swojej łaski. Ale to nie jest cel. Cel jest w drugą stronę. Nie mogę iść do przodu i patrzeć się do tyłu. Nie mogę iść, zmierzać do nagrody w górze, a ciągle żyć przeszłością. Może to jest cudowna przeszłość. Może mamy takie świadectwa, jak miał apostoł Paweł. Byłem na drodze do Damaszku, ale Pan mnie dotknął. Nawróciłem się, usłyszałem Jego głos. To było wspaniałe przeżycie. I co jakiś czas Paweł do Niego wracał. Ale jedno było w jego sercu, że on ciągle szedł do przodu. On ciągle widział, że Pan Bóg powołuje go do tego miejsca, do innego miejsca, do tego dzieła, do innego dzieła. I kiedy nawet niektórzy chcieli go powstrzymać, kiedy wybierał się do Jerozolimy, to on powiedział: no co wy? Ja znam moje przeznaczenie, moje powołanie. Ja się nie cofnę. Nie teraz. Mi nie wystarczy to, co przeżyłem do tej pory, bo ja wiem, że to nie jest wszystko, co Pan Bóg dla mnie przewidział. Chciałbym, żeby w moim sercu, w moim życiu właśnie to się przejawiało. Ta tęsknota do tego, żeby iść do przodu i nie skoncentrować się na tym, co mam za sobą. To mogą być cudowne przeżycia. Często spotykam się z tym, że ktoś mówi: o, jakżeż fajnie było. Powiem wam, ja z tym trochę muszę walczyć, bo ja jestem osobą, która jest sentymentalna. Ja bardzo lubię ten czas, kiedy przypominam sobie, kiedy byłem właśnie dzieckiem. Kiedy przychodziłem na nabożeństwa. Kaplica była pełna. Nie musiałem specjalnie jakoś się wysilać, ale korzystałem i z tej atmosfery, i z tych świadectw, i z tych pieśni, i z tego nauczania. Był zorganizowany czas dla dzieci i to był tak błogi okres w moim życiu, z taką tęsknotą nawet i z czasem ze wzruszeniem wspominam ten okres. Ale wiem, że te fajne przeżycia i ten sentyment, który mam do niektórych wydarzeń i przeżyć i okresów w moim życiu, to nie jest miejsce docelowe. Jeżeli tam się zatrzymam, to nigdy nie pójdę do przodu. Ja oswajam się z tą myślą, że pewne rzeczy, które były, one już w takim kształcie nigdy się nie powtórzą. Że to, co Pan Bóg czyni, jak pisze prorok, to On czyni nową rzecz. I chcę oczekiwać na to, co Pan Bóg nowego chce czynić w moim życiu. Co też chce czynić w twoim życiu. Pan Bóg chce czynić nową rzecz. Chce prowadzić cię do nowego miejsca, w którym może jeszcze nigdy nie byłeś. Może chce powołać cię do służby, której może jeszcze nigdy nie pełniłeś. Może chce użyć cię w sytuacji, w której jeszcze nigdy się do tej pory nie znajdowałeś. Ale jeżeli zatrzymamy się w miejscu, to nigdy tam nie dotrzemy. Ale jest też przeszłość, która nie jest najlepsza. Możemy mieć nie najlepsze wspomnienia. Możemy mieć wspomnienia różnych porażek w naszym życiu. Rzeczy, kiedy się bardzo staraliśmy, ale się nie udały. Takim człowiekiem był na przykład Mojżesz. Pamiętacie, kiedy on był w Egipcie, wyrastał na dworze Faraona? I kiedy widział niesprawiedliwość, która się działa, chciał wyzwolić, chciał uratować swojego ziomka i zabił Egipcjanina. I gdzieś miał taki zryw, że trzeba pomóc temu narodowi. Są niewolnikami. Czy to było złe?
Ja myślę, że to było bardzo dobre pragnienie, które miał w sercu. Ja myślę, że my niejednokrotnie mamy bardzo dobre pragnienia, które mamy w sercach. I zaczynamy coś robić, tak jak zrobił Mojżesz, ale doświadczamy jakiejś porażki. Przynajmniej mamy takie przeświadczenie, nie udało się. Nie udało się nam zrobić coś, chociaż mieliśmy bardzo dobre intencje i piękne pragnienia. I Mojżesz przez kolejne 40 lat pas owce swojego teścia na pustyni. I kiedy przyszedł moment, kiedy Pan Bóg mówi: Mojżesz, teraz jest właściwy czas. Teraz ja ciebie wysyłam, idziesz do Egiptu i wyprowadzasz mój lud. Mojżesz, tego przecież chciałeś, na to czekałeś. Teraz ja ciebie wysyłam. Teraz będzie dobrze. A Mojżesz mówi: nie. On się przyzwyczaił do tej pustyni. On się przyzwyczaił już do tego miejsca. On już zaakceptował, że on nie wyzwoli Izraela. Że on z tym nie będzie miał wiele wspólnego. On już się pogodził z porażką w swoim życiu. I te wspomnienia, myślę, że do niego wracały. I nie pozwalały mu iść do przodu. I to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Nie możemy żyć przeszłością. Może ktoś cię zranił. Może próbowałeś, a ktoś cię wyśmiał. Może niesprawiedliwie coś ocenił, osądził. I może masz w swoim sercu pewną gorycz. I może nie chcesz, ale gdzieś ona jest. I gdzieś ją pielęgnujesz w swoim sercu. Zawsze, kiedy myślisz, że coś jest do zrobienia, to w sumie mógłbym też się włączyć, ale przychodzi zły i ci przypomina. A pamiętasz? Jak chciałeś podzielić się świadectwem? A pamiętasz? Jak przygotowałeś rozważanie słowa i jakoś nie wyszło, a zbór to tak ocenił, że... A pamiętasz? I przychodzi w tych miejscach właśnie, żeby przypomnieć, że nie nadajemy się, że nie jesteśmy zdolni, że już próbowaliśmy, a nie udało się. I to jest niebezpieczna przeszłość, z której musimy się odciąć i powiedzieć: ja to odcinam. Ja nie chcę żyć przeszłością. Ja nie chcę żyć tymi wspomnieniami. One nie będą determinować mojej przyszłości, bo Pan Bóg ma dla mnie lepsze. Bo Pan Bóg czyni nową rzecz i ma moc uczynić z mojego życia lepszą rzecz. Ja mam możliwość doświadczyć Jego prowadzenia, Jego przemiany. Oczywiście są rzeczy w naszym życiu, które wymagają zmierzenia się. To nie jest tak, że ja pokłócę się z moją żoną, a później: o, ja już nie pamiętam. Obiecam coś mojemu synowi i powiem: synu, to był wczoraj, ja już nie pamiętam. Zapomnijmy o tym, to jest przeszłość. Nie, nie, nie. Jeżeli jest coś w mojej przyszłości, co wymaga wyznania, co wymaga naprawy, to jest miejsce, o którym Pan Bóg nie chce, żebym zapomniał, tylko żebym mu to wyznał i porzucił. Ale też przyjął przebaczenie i już nie wracał do tego, nie obciążał swojego sumienia. Apostoł Paweł miał wiele na sumieniu. Prześladował Kościół. I on sam wspomina to w niektórych miejscach. Ale w jakim kontekście? W kontekście świadectwa. Ja byłem prześladowcą Kościoła, ale Bóg okazał mi swoją łaskę przez Jezusa Chrystusa. I dlatego ja dzisiaj, chociaż normalnie to nie powinienem mieć prawa w ogóle wchodzić do jakiejkolwiek społeczności, to ze względu na Bożą łaskę ja to czynię, bo Pan Bóg miał przede mną lepszy plan dla mojego życia, bo miał nową rzecz dla mojego życia. I dlatego wspominam to tylko w kontekście świadectwa, ale nie żyję tamtymi wydarzeniami. Nie żyję wyrzutami sumienia, bo zostało mi odpuszczone, bo Pan Bóg mi przebaczył, dlatego ja mogę iść do przodu. Jeżeli tego nie przyjmiemy, to co jakiś czas będziemy doświadczać w naszym życiu tego, że będziemy stać w miejscu i nie pójdziemy do przodu. Kolejna rzecz, o której chcę mówić, to rzecz, do której jest zachęcony zbór Filipii. Pierwsza, nie żyj przeszłością, jeżeli chcesz robić postępy. A druga, to przyjmij postać sługi. I tutaj za wzór postawiony jest Pan Jezus. Czytamy w drugim rozdziale i od piątego wersetu: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, by
przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Na dwa słowa chciałbym zwrócić uwagę przy okazji sługi. Sługa to ten, który jest uniżony i ten, który jest posłuszny. Nie mogę być sługą, jeżeli nie jestem gotowy do tego, aby uniżyć samego siebie. Pan Jezus powiedział, jeżeli chcecie być pierwsi, musicie stać się ostatnimi. Jeżeli chcecie być pierwsi, musicie stać się sługami pozostałych, wszystkich. Mam takie swoje powiedzenie, kiedy próbuję sobie to wyobrazić. Ostatni wyłącza światło. Ostatni widzi więcej. Ostatni dba o więcej. Ostatni dostrzega tych, którzy są na końcu. Dla ostatniego nikt nie jest nieważny. Nikt nie jest za mały, nikt nie znaczy mało. I tak patrzę na sługę. Kiedy patrzę na to, co zrobił Jezus podczas ostatniej wieczerzy, umywszy nogi swoim uczniom, pokazał, co znaczy służyć. To znaczy czasem się schylić, wziąć miskę, wziąć nalać wody, wziąć ręcznik i usłużyć drugiemu. Chociaż tamci mieli brudne nogi. Kto z nas chciałby mieć komuś brudne nogi? Ale bycie sługą to znaczy właśnie czasem zniżyć się i zrobić coś, do czego byśmy nie byli zdolni, gdybyśmy nie potrafili uniżyć samych siebie. Ale takim jest Pan Jezus, a my przecież idziemy za Nim. A my przecież naśladujemy Jego i chcemy tu czynić pewne postępy. Może z tym czasem miewam problem, że kiedy przychodzę na nabożeństwo, to zastanawiam się, a cóż pastor dzisiaj powie? Czym mnie zaskoczy? Albo czym mnie zbuduje? Czym grupa uwielbiająca, jaką pieśń zaśpiewa? Wyjdzie, nie wyjdzie? Może czasem mogę podchodzić do społeczności w taki sposób, że ktoś mi coś da, ktoś mi coś powie, ktoś coś zrobi dla mojego życia. Bardzo dobrze, że mamy nastawienie i oczekiwania, że ktoś czymś usłuży. Ale postawa sługi polega na tym, że odbierając, jestem gotowy też dać. Jestem gotowy też uniżyć samego siebie. Jestem gotowy też wyznać, wypowiedzieć moją modlitwę i wdzięczność. Inni mogą się zbudować. Mogę przynieść moje świadectwo do społeczności. Może mogę przyjąć moje pozdrowienie, przynieść moje pozdrowienie. Mogę przynieść moje dobre słowo. Mogę i ja coś zrobić dla drugiego człowieka. Więc to jest kwestia uniżenia, ale też posłuszeństwa. Jakiś czas temu brałem udział w takiej sytuacji, kiedy ktoś coś poczuł i powiedział, ja muszę to tu i teraz zrobić i teraz muszę mieć głos. Czasem to jest umiejętność zobaczenia szerszego kontekstu i słuchania tego, czego Pan Bóg rzeczywiście od nas chce. I wycofania samych siebie, ale pójścia za głosem Pana Jezusa. Więc bycie posłusznym. Kiedy myślę o przykładzie sługi i posłuszeństwa, przychodzi mi na myśl apostoł Paweł. Przychodzą mi na myśl okoliczności, które towarzyszyły przyjściu do Filipii. Kiedy sam miał pragnienie, aby w Azji głosić Ewangelię, ale miał widzenie pewnego Macedończyka, który wołał, przyjdź tutaj, przyjdź do nas. I wtedy on, dzieliwszy się z pozostałymi współpracownikami, stwierdzają, Pan Bóg nas powoła, żebyśmy tam właśnie poszli. Wiele czasem pragnień jest w naszych sercach, pewnych myśli, myślimy sobie, że tak albo inaczej, ale sługa to ten, który słucha. Słucha swojego Pana, który jest gotowy przyjąć to, co Pan mówi do niego. Wzorem dla mnie zawsze Pan Jezus, który powiedział w Getsemane, Ojcze, jeśli to możliwe, ale koniec końców nie to, co ja chcę, ale to, co Ty.
Wiecie, to będą miejsca w naszym życiu, w których nie do końca nam jest po drodze. W których sami z siebie pewnie byśmy takich rozwiązań, dróg i zadań nie wybrali. Ale Pan Bóg, ale to, że jesteśmy posłuszni, że jesteśmy sługami, idziemy w tą stronę, bo wiemy, że Pan Bóg nas właśnie do tego powołuje. Kolejna rzecz, o której chcę mówić, to trwaj w tym, co już osiągnąłeś. Do tego też zachęca Paweł w tym liście. Z kolei w trzecim wersecie, w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie pisze: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. No, jemu się nie przykrzyło. Pytanie, czy członkowie społeczności Filipii nie mieli trochę już tego dość. Kiedy byłem dzieckiem i zbiegałem z góry, bo mieszkaliśmy w takim domu dwumieszkaniowym, rodzice, no i my z nimi na górze, a moi dziadkowie na dole. Moja babcia, jak zbiegałem, to zazwyczaj się gdzieś tam widzieliśmy, mijaliśmy się. Pierwsze pytanie, które zazwyczaj do mnie miała: modliłeś się dzisiaj? Powiem wam, jak się ma te 5-7 lat, to pytanie robi się z czasem męczące. Ale wiem, że dla mnie było zabezpieczeniem. Ono skonfrontowało mnie z moim życiem, z moim porankiem, z tym, co jest dla mnie ważne. I ono kształtowało mnie. I dla mnie było takim zabezpieczeniem. Choć wydaje się, że było mi trochę przykre w tamtym czasie. Trochę nużące. Nie tęskniłem za tym pytaniem. Ale wiedziałem, a czasem mi się nawet zdarzyło, zbiegając na dół: aha, babcia. Ciekawe, o co mnie dzisiaj spyta. My potrzebujemy tego. Dlatego jesteśmy w społeczności. I tak też Paweł pisał do wierzących Filipi. Kolejna sprawa to: nie chcąc iść do przodu, nie będę unikał kosztów. Kiedy idę za Panem Jezusem, zawsze to będzie się wiązało z pewnymi kosztami, z pewnymi wyrzeczeniami. Nie ma mocnych. Tego doświadczał Pan Jezus, tego doświadczał Paweł, Piotr i cała reszta. I nie znam takiego przykładu. Jeżeli znacie, to proszę po nabożeństwie dajcie mi znać, bo może jest, nie wykluczam, a nie chcę, żebyście teraz mnie wprowadzali w zakłopotanie. Przykład człowieka, który poszedł za Panem Jezusem, stał się Jego sługą i nic go to nie kosztowało. I nic nie musiał zostawić. I nic nie musiał, niczego nie musiał poświęcić. Jeżeli znacie taki przykład, proszę po nabożeństwie dajcie mi znać. Ale kiedy czytam ten list, to czytam też osobiste świadectwo Pawła, który w trzecim rozdziale od 7 wersetu pisze: ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Nie bój się kosztów. Nie unikaj kosztów. Kiedyś Piotr wyznał przed Panem Jezusem: Panie Jezu, ale my poszliśmy za Tobą. Tak wiele zostawiliśmy. Zostawiłem moją łódź i sieci. Zostawiłem moje poczucie bezpieczeństwa, moją pracę. Zostawiłem to. I co ja z tego mam? I Pan Jezus nie mówi mu: Piotr, jak śmiesz? Wiesz, koło kogo stoisz? Wiesz, jaka łaska została ci okazana? Nie. On mu mówi: Piotr, nie ma takiego, który by cokolwiek poświęcił dla mnie i nie dostał w zamian o wiele, wiele, wiele więcej. Tutaj, na tej ziemi, a w przyszłości życia wiecznego. Więc to jest dla mnie wspaniała obietnica, wspaniałe zabezpieczenie, ale też prawda. Jeżeli chcę iść za Jezusem, jeżeli chcę iść do przodu, jeżeli chcę widzieć postępy w moim życiu, to nie mogę się obawiać i nie mogę unikać miejsc, w których Pan Bóg powie: słuchaj, Samuel, ale to musimy zostawić, żebyś mógł iść do przodu. Autor listu do Hebrajczyków zachęca: zrzuciwszy z siebie wszelki ciężar i grzech, biegniemy wytrwale. Kiedy przyszedł pewien człowiek do Pana Jezusa, a był majętnym człowiekiem, i Pan Jezus powiedział mu: fajne masz życie, fajnie, że przestrzegasz przykazań,
ale jednego ci brak. Idź sprzedaj, co masz i chodź za mną. I ten człowiek odszedł zasmucony. Jest napisane w Biblii, ewangeliści tak relacjonują, bo był bogaty. Ale wiecie, samo bogactwo nie jest problemem. Chodzi o to, że on kochał to bogactwo, że ono było wartością i skarbem w jego życiu. I to nie musi być bogactwo, to może być cokolwiek innego. Czasem to są nasze relacje z innymi ludźmi. Czasem to są nasze dzieci, chociaż nie chcę powiedzieć, że mają stać się bezwartościowe, żeby ktoś tak tego nie zrozumiał. Ale czasem nasze wyobrażenie o tym, co jest dla nich najlepsze, powoduje, że my sami się wycofujemy i zatrzymujemy się w miejscu, ale jeszcze im stawiamy wzór, który nie do końca jest godny naśladowania. Kiedy urodził się nam syn starszy, Beniamin, odebrałem takie słowo, kiedy wieczorem czytałem sobie Biblię, modliłem się i chodziło o coś było do zrobienia, czy generalnie, już nie pamiętam dokładnie, czy generalnie kwestia służby. To jest, wiecie, jak tutaj młode małżeństwa są, dynamiczny okres, nieprawdaż? Kiedy pracujemy, kiedy wykonujemy różne obowiązki, a tu jeszcze dzieci, opieka nad nimi, zabezpieczanie różnych, a tu jeszcze wizyty czasem u lekarza się pokrywają z tym. Różne i wiele tych rzeczy jest. I tak sobie stwierdziłem i tak w myślach powiedziałem Panu Bogu, Panie Boże, może to nie jest konieczne, żebym tu czy tam akurat był, bo przecież widzisz, syn mi się urodził. I odebrałem. To nie był fizyczny głos. Nie wiem, czy to była myśl, ale pamiętam ją do tej pory, więc podzielę się z wami i odbieram to jako coś, co pochodziło od Pana Boga, co miało mnie postawić trochę do pionu. Samuel, jeżeli to jest przeszkoda, to chcesz, żebym ją usunął? O nie. Nie. Dam radę. Więc kwestia poukładania pewnych rzeczy, ale żeby nie stracić celu i kierunku mojego życia. Panie Boże, ja i tak będę Tobie służył. Może to będzie więcej mnie kosztowało czegoś. Może będę musiał bardziej sobie poukładać pewne sprawy w moim życiu, ale ja będę chciał iść i tak za Tobą. Więc nie bój się kosztów. Nie unikaj kosztów. Nie wszyscy tą drogą poszli. I apostoł Paweł, to mi się bardzo podoba, że Biblia generalnie pokazuje życie takim, jakim ono jest. To nie jest Facebook. Na Facebooku pokazujemy tylko te fajne rzeczy. A Biblia pokazuje i nasze życie, i świadectwo, i życie innych ludzi takim, jakim ono naprawdę było. W liście do Kolosan Paweł pisze i pozdrawia was Demas. A w drugim liście do Tymoteusza mówi i Demas mnie opuścił. Bliski współpracownik. Ale tam dodaje, bo umiłował świat doczesny i zatrzymał się na tej drodze i już dalej nie poszedł. I to sprawiło, że to wystarczyło w jego życiu, żeby zrezygnować i już dalej nie pójść i nie robić już dalej postępów. Kolejna myśl to pilnuj swoich myśli. W 4 rozdziale czytamy tego listu, 8 wersecie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Nasze myśli to jest ogromny poligon walki. To w naszych myślach toczymy bój zrobić czy nie zrobić. Iść do społeczności czy zostać w domu. Odwiedzić brata czy siostrę, czy zająć się swoimi sprawami. To w myślach toczy się bój. To w myślach czytamy, że to diabeł zasiał pewną myśl w sercu Judasza, żeby zdradzić Jezusa. To w naszych myślach dochodzi do ogromnej walki i to od nas zależy, co dalej z tym zrobimy. Czy będziemy dyscyplinować nasze myśli? Wiecie, zanim powiemy komuś, że go nie lubimy, albo zrządzimy mu jakąś krzywdę, zawsze pojawia się najpierw myśl.
Najpierw ta myśl brzmi tak: ale mnie skrzywdził, ale mnie zranił. A później już idą kolejne rzeczy, a nie przywitam się, a odwrócę się, a tym razem nie przyjdę, bo on pewnie będzie. I takie inne. Najpierw jest myśl. Pilnuj swoich myśli. Kiedyś moja babcia też dzieliła się świadectwem, druga babcia. Wybaczcie mi, ale pozwalam sobie trochę u was mówić o moich osobistych świadectwach związanych z moimi właśnie krewnymi, dlatego że mój zbór już nie chce tego słuchać. I kiedy słyszą babcia, to mówię, no nie, znowu. Już dobrze znamy twoją babcię. W czym rzecz? Moja babcia nawróciła się jako osoba, która miała chyba 20 parę lat, bo to było niedługo po tym, jak się skończyła wojna, pobrali się z dziadkiem i rozpoczęli wspólne życie. Ona się nawróciła, oddała swoje życie Panu Jezusowi i żyła gorliwie razem z Nim, nadal jeszcze żyje. I nadal jest gorliwa, chociaż ma 97 lat. I kiedy prosiła i modliła się o nawrócenie swojego męża, tylko że ten mąż nie chciał się nawrócić. I ten jej mąż, czyli mój dziadek, nawrócił się, kiedy ja byłem już chłopcem. Jak przez mgłę pamiętam jego chrzest. Więc wyobraźcie sobie, ona zaczyna się modlić w okresie, kiedy w ogóle mnie na świecie nie ma. W ogóle prawdopodobnie mojego taty jeszcze nie było. A Pan Bóg realizuje i daje odpowiedź na tą modlitwę po około 30-40 latach. Co by było, gdyby ta myśl, która nie mam wątpliwości, atakowała jej umysł? To nie ma sensu. Ten człowiek nigdy się nie nawróci. I myślę sobie, o ile intensywniejsza mogła być ta myśl, którą zły starał się zasiać w jej umyśle, kiedy mój dziadek przychodził pod wpływem alkoholu do domu. I ja się modlę, a nie widzę efektów, nie widzę rezultatu. I trwam mimo to w tej modlitwie. Jaka to jest walka też, żeby odrzucić każdą myśl, która mówi, nie ma sensu, poddaj się, nie módl się więcej. Przestań zabiegać, przestań składać świadectwo. To nie ma zupełnie żadnego sensu. Jakie to jest ogromna walka w naszych myślach, którą musimy stoczyć, żeby nie zatrzymać się w tej pielgrzymce za Panem, w tej drodze za Jezusem. Dlatego, bracia, myślcie tylko o tym. Pilnujcie waszych myśli. Wiecie, ten świat dba o to bardzo, zły dba o to bardzo, żeby zasiewać przeróżne myśli w naszych głowach. Nawet wtedy, kiedy klękamy do modlitwy. Zły próbuje zasiać myśl. Próbuje zniechęcić. Próbuje zasiać wątpliwość w naszych sercach, w naszych myślach. Czy to w ogóle jest warto? Co moglibyśmy w tym czasie innego robić? Kiedy o tym myślę, przychodzą mi na myśl w ogóle ta cała oferta, o której tutaj brat pastor wspominał, którą zły próbuje zasiać gdzieś w naszych sercach. Ale fajny telewizor. 60 parę cali. Są takie? Nie wiem. Chyba są. Ale fajny samochód. Musisz go mieć. Musisz poświęcić teraz temu swój czas, swoją energię, swoją pracę. To nie szkodzi, że opuścisz może społeczność, że wycofasz się ze służby, że zatrzymasz się na jakiś czas w swoim duchowym życiu, bo przecież musisz to mieć. Więc pilnuj swoich myśli. Bracia, myślcie tylko o tym, co chwalebne, co miłe, co czyste, co jest cnotą i godne pochwały. Taki wielki poligon naszej walki. Kolejna sprawa to zadbaj o wzór. I tutaj czytamy, bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. To jest 3 rozdział, 17 werset. W 4 rozdziale, 9 wersecie podobne słowo. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, słyszeliście, widzieliście u mnie,
a Bóg pokoju będzie z wami. Znajdź sobie wzór. Wzorem jest Pan Jezus. Wzorem są ci bohaterowie wiary, o których czytamy w Biblii. Ale chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy mieli ludzi, którzy stoją obok nas, którzy dla nas mogą być wzorem. Widzimy gorliwość ich życia, ich służby. Słyszymy ich modlitwę. Obserwujemy to, jak radzą sobie z doświadczeniami. I niech będą wzorem dla nas. Obserwujmy tych ludzi. Ja cieszę się, że w moim życiu Pan Bóg postawił ludzi, których mogłem naśladować. Właśnie ich gorliwość. To, jak zachowują się w chwili doświadczeń i prób. Pamiętam, jak dziś pewien brat kilka lat temu udzielił się ze mną pewnym swoim osobistym doświadczeniem. Jak to jest ciężko, mówi. To dotyczyło sfery finansowej, pracy, tego, że nie miał akurat pracy. Ale mówi, wiesz co, Samuel? Tak odebrałem, że jestem jak taka oliwka, którą to doświadczenie wyciska. I wiesz, co wtedy się dzieje? Płynie olej. I Pan Bóg daje namaszczenie. I daje zdolność. I mówię, słuchaj, jak będziesz coś potrzebował, daj znać. Ale na razie to ja nie chcę wchodzić między ciebie i Pana Boga. I mamy wokół siebie ludzi, którzy mogą być dla nas właśnie wzorem, których możemy postawić sobie za wzór. Apostoł Paweł zachęcał Tymoteusza, aby był takim człowiekiem. Młody, ale bądź wzorem dla wierzących. I na tych myślach chciałbym zakończyć ten wątek, czyli robienia postępów. Będę robił postępy. I tak Paweł zachęcał wierzących w Filipii, aby nie żyli przeszłością, ale patrzyli do przodu. Aby trwali w tym, co już osiągnęli. Aby nie unikali kosztów. Aby nie bali się przyjąć postawy sługi. Aby też pilnowali swoich myśli i zadbali o właściwe wzorce dla swojego życia. Wiecie, my czasem korzystamy z różnych nauczań i ja nie jestem przeciwnikiem tego. Zresztą nie chcę wam nawet narzucać tutaj moich przeświadczeń i przekonań. Ale mamy możliwość słuchania tego czy innego kazania, lubimy tego czy innego mówcę. Chciałbym was zachęcić do tego, aby trzymać się nauki, którą mamy w społeczności, w której jesteśmy. Niech to nauczanie będzie pewnym uzupełnieniem dla nas, ale dlaczego o tym mówię? Posiłkując się tym fragmentem, które Paweł pisze w 9 wersecie 4. Czego się nauczyliście, co przyjęliście, słyszeliście i co widzieliście u mnie. Wierzący w Filipii mieli okazję nie tylko słuchać apostoła Pawła, ale mieli okazję obserwować jego życie. Jak to funkcjonuje w jego życiu? To nie jest Facebook. To jest realne życie. To są realne dylematy, doświadczenia i wybory, których dokonuje ten czy inny człowiek, który naucza Bożego Słowa. Jest prawdziwy, jest obecny, jest z krwi i kości. Też przechodzi przez doświadczenia. Też napotyka różne słabości. I możesz to obserwować, jak sobie z tym radzi. Kolejna rzecz to radość. Apostoł Paweł, to jest kuriozum i dla mnie paradoks tego listu, że pisze tutaj wielokrotnie o radości, o swojej radości, zachęca innych do radości, a pisze ten list z więzienia. I to więzienie nie wyglądało jak gorszej klasy hotel robotniczy, tylko to naprawdę było nieprzyjemne miejsce. Więc wiecie, możemy się skarżyć na Bookingu, że materac był niewygodny. Administracja tamtej jednostki penitencjarnej zadbała o to, żeby się nikt nie skarżył na materac. Nie było materaców. Więc to było miejsce, o którym czytamy, kiedy Paweł z Sylasem byli. Dyby, łańcuchy, nic przyjemnego. I z takiego miejsca zachęca wierzących, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Wiecie, ja nie modlę się o to, żeby Pan Bóg dał mi radość.
ale zastanawiam się nad tym, jak ukierunkować moje życie, co ja mam robić, żeby Pan Bóg napełniał moje serce radością. Próżno mi zachęcać do kogoś modlić się o radość w sercu człowieka, który żyje w grzechu. Jeżeli żyje w grzechu dzisiaj, to nie módl się o radość, ale módl się o to, żeby Pan Bóg oczyścił cię z twoich grzechów, a wtedy Pan Bóg napełni twoje serce radością. To Dawid modlił się w psalmie 51, przywróć mi radość z wybawienia, ale wcześniej mówi, ale stwórz we mnie serce czyste. To jest modlitwa, w której Dawid wyznaje swoje grzechy i wtedy może mówić, Panie Boże, tak, ja chcę na nowo doświadczyć Twojego wybawienia, wiedzieć, że jestem wybawiony, że nie oddziela mnie nic od Ciebie. I on wie, że to jest źródłem jego radości. Kiedy uczniowie przyszli ze zwiastowania Ewangelii, Pan Jezus mówi, z tego się radujcie, że wasze imiona zapisane są w niebie. Więc ukierunkowuje ich sposób myślenia i patrzenia. Możemy na różne rzeczy patrzeć i myśleć sobie, czemu ja nie mam radości w moim sercu? Czemu inni się tak cieszą, że w społeczności są, a ja ciągle nie mam tego, tamtego i owam tego. Gdybym to miał, to wtedy bym się cieszył. Właśnie nie. Właśnie radość jest z wybawienia. Jeżeli my będziemy patrzeć tylko na to, co dookoła, to wiele rzeczy będzie wzbudzało w nas smutek. Apostoł Paweł pisze, że Pan Bóg okazał łaskę, żeby nie miał smutku za smutkiem. Bo są smutne sytuacje w naszym życiu. Są rzeczy, które nas nie napawają wcale entuzjazmem. To są różne doświadczenia. Choroba nie wzbudza w nas entuzjazmu. Raczej jest przyczyną pewnego smutku i przygnębienia. Kiedy odchodzi ktoś bliski, to nie jest powód, żeby skakać z radości. Ale też radość nie zawsze na tym musi polegać. Różny mamy temperament i różne przeżycia, przez które przechodzimy. Ale radość jest czymś więcej niż tylko entuzjazm. Czasem ona przyjmuje taką postać, ale nie zawsze. Radość z wybawienia. Radość z tego, że jestem zbawionym człowiekiem. I chociaż przechodzę przez ciemne doliny w moim życiu, doświadczeń, prób, to ja wiem, do kogo należę i dokąd zmierzam, że mój Pan jest ze mną. I to jest źródłem radości. Ale też widzę na podstawie tego listu, w jakim kontekście Paweł pisze o radości. Aby Chrystus był zwiastowany. Z tego się raduję i radować będę. Kiedy zwiastujesz Chrystusa, Pan Bóg napełnia radością twoje serce. Wspomniani uczniowie przyszli ze zwiastowania Ewangelii i jacy oni przyszli? No, rozradowani. Oni nawet nie chcieli odpoczywać, oni się chcieli podzielić tym, Panie Jezu, Ty wiesz, co się działo? To było niesamowite. Kiedy zwiastuję Chrystusa, Pan Bóg napełnia moje serce radością. Kiedy dzielę się Jego Słowem, Pan Bóg napełnia moje serce radością. Ktoś posłużył się kiedyś obrazem w Kanny Galilejskiej, kiedy wylewali wodę do tych, z tych stągwi, to wtedy zamieniała się w wino. Ktoś użył takiego obrazu. Kiedy Słowo Boże wypływa z Twoich ust, z Twojego życia, to Pan Bóg zamienia to w radość. Ja wierzę w to, że tego możemy rzeczywiście doświadczać i tak to działa. Kiedy dzielisz się Chrystusem, to Pan Bóg napełnia twoje serce radością. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Jeżeli spory, kłótnie, kiedy obojętne nam jest, czy jedno, czy nie, czy w społeczności, czy nie, to wiele razy okradamy samych siebie z radości. Kiedy jesteśmy razem, kiedy trwamy w Bożym Słowie, w społeczności, we wspólnocie, kiedy troszczymy się o siebie nawzajem, Pan Bóg napełnia nasze serca radością. Kiedy stoimy w jednej myśli, kiedy zabiegamy o to, kiedy nie jest nam to obojętne, ale też dbaj o innych. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale też na to, co cudze. Apostoł Paweł też składa osobiste świadectwo właśnie tego, że gdyby nawet jego krew miała być dolana do ofiary, obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się, cieszę razem z wami wszystkimi. Czy zabiegam o dobro mojego brata, mojej siostry, drugiego człowieka? To jest też przyczyna, dla której możemy przeżywać radość w naszych sercach. Kiedyś byłem na konferencji dotyczącej krytycznych wyzwań duszpasterskich
I osoba, która dzieliła się na co dzień zawodowo zaangażowana w pomoc dla osób, które przeżywają depresję w swoim życiu. Podzieliła się też pewną myślą, która mocno gdzieś zapadła w mojej pamięci, że taką sposobem ochrony też swojego życia przed depresją jest to, żeby być we wspólnocie, żeby mieć dom, żeby mieć ludzi, z którymi jestem, że to nie jest tak, że jestem gdzieś samotnym elektronem, gdzieś sobie i słucham nauczania, mam społeczność z Panem Bogiem, ale że jestem częścią wspólnoty, że częścią, w której ja coś odbieram, ale ja też coś daję, w którym inni mnie dostrzegają, ale ja dostrzegam też innych, że to jest niesamowita też ochrona dla naszego stanu emocjonalnego, psychicznego, że to się sprawdza po prostu. I no, ona dzieliła się tym z racji też podpierając to pewnymi badaniami naukowymi. I to było dla mnie i trochę odkrywcze, ale też takie uspokajające, że właśnie to jest dobre miejsce, kiedy masz swój dom, kiedy masz swój zbór, swoją społeczność. Chciałbym też a propos tego podzielić się pewnym przykładem już na koniec z mojego życia. Kiedy rozmawiałem z moją żoną w domu i a propos właśnie społeczności, jak to ważne jest, żeby mieć swój duchowy dom, swoją duchową rodzinę, swoją lokalną wspólnotę, w której jestem. I zacząłem mówić mojej żonie na przykładzie domu sąsiada. On ma dużo większy dom, dużo ładniejszy, dużo lepiej wyposażony i w ogóle taki fajny. I mój syn młodszy akurat wszedł na tą rozmowę. On nie słyszał całego kontekstu, tylko załapał się na ten wątek, w którym mówiłem, chwaliłem dom sąsiada. I przerwał mi i mówi: tata, może i sąsiad ma lepszy dom, ale ty masz fajny trawnik. Chciałbym mieć takie podejście jak mój syn. Że w każdej sytuacji, kiedy ktoś próbuje, albo ja sam, narzekać na mój dom, na moją społeczność, na zbór, w którym jestem, powiedzieć: ale nie wolno ci tak mówić. To jest mój dom i ja będę go bronił. To jest prawidłowy odruch. Ja nie wiem, czy ten trawnik wcale jest fajny, czy nie. Ale on na szybko starał się znaleźć jakiś argument, żeby wybić mnie z tego sposobu myślenia, którego ja notabene nie miałem, ale akurat tak się wciął w ten fragment. Ja będę bronił mojej wspólnoty, będę bronił mojego zboru, to jest mój dom. I ja dalej uważam, moja rodzina nie jest idealna. Pewnie z tego powodu, że ja jestem jej częścią. Ale to cały czas jest moja rodzina, to jest cały czas mój dom. Mój zbór nie jest idealny. Mam nadzieję, że tego nie puścicie. Ale z tego samego powodu, bo ja tam jestem. Ale i tak będę o niego zabiegał, o dobro tego domu, bo to jest mój dom, bo to jest moja rodzina. I będę chciał tam służyć, czy w tej, czy w innej roli. Także, drodzy, chciałbym nas zachęcić do modlitwy. Powstańmy.